Już od 2 tygodni prawie co noc mi się śni, gdy stoi przede mną, a za nim bije światło. Ledwie dostrzegam jego twarz. Mam wrażenie, jakby chciał mi coś pokazać. Kiedy próbuję złapać go za rękę, natychmiast ogarnie mnie ciemność. Nazywam się Iris, a tak dokładniej to Iris Elaine von Lorenz. Mam przodków, którzy byli bohaterami naszej historii. 675 lat temu świat stanął na nogi po apokalipsie zombie. Moja rodzina otrzymała spory majątek za dostarczenie naszych próbek na różne rodzaje lekarstw, szukanie naszych mocnych właściwości. Jednak od jakiegoś czasu to się skończyło. Pozostał mi jedynie sam tytuł kogoś ważnego. Co się stało z dobytkiem? Niektórzy mówią, że rodzina wszystko przepuściła, a my nie jesteśmy już potrzebni dla rządu. Więc w sumie jestem po prostu Iris. Iris! Tak? Jak minął tydzień? Wszystko w porządku? Tak, tylko... nieważne. Powiedz, wiesz, że jestem po to, by ci pomóc. Znam cię od dziecka. Widzę, że już od jakiegoś czasu coś cię męczy. To... po prostu... miewam dziwne sny od 2 miesięcy. Śni mi się jakaś postać, sylwetka chłopaka. Stoi przede mną, ale gdy chcę się do niego zbliżyć, natychmiast spadam w ciemność, a on znika. Ciekawe. Czy on coś do ciebie mówi? Nie. Tylko wydaje się, jakby chciał coś powiedzieć, ale pierwsze co, to wyciąga do mnie rękę, jakby chciał mi coś pokazać. Może to dobry znak. Może za niedługo doświadczysz nowych rzeczy. Może gdzieś wyjedziesz. Nie wiem, czy to zapowiedź sukcesów na egzaminie. Gdy go zdam na dobrych punktach, jest szansa, że mogę wyjechać na studia. Choć to chyba mogło być nieprawdopodobne. Dlaczego tak na to patrzysz? Przecież dasz sobie radę. Wie ksiądz, jaka jest moja sytuacja. Chodzę do szkoły, pracuję i staram się utrzymać jakoś dom, bo mało co stać. Dobrze znam twoją sytuację. Jednakże wiem, że jesteś bardzo silna. Jeśli źle ci z tym wszystkim, Kościół zawsze jest dla ciebie otwarty. Swoją drogą, dlaczego nie chcesz rozpatrzeć pomocy w urzędzie? Nie, to by były same problemy. Nie chcę zamieszań, plotek. Jeśli już naprawdę będzie źle, zdecyduję się na taką pomoc. W porządku. W takim razie trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję. To miłego dnia. Z Bogiem, Iris. Iris, halo! Tak? Znowu jesteś nieprzytomna? Zerwałam noc nad geografią. Dziś mamy testy. O ja, zapomniałam! Poprawi się. Odkładasz wszystko na bok jak zawsze? Po prostu dam sobie szansę i napiszę tyle, ile pamiętam z wykładów. Jak od razu napiszę na trójkę, to nawet będę się cieszyć. Mam nadzieję, że mi również się uda napisać choć na trójkę. Co ja gadam? No co ty, przecież zawsze masz najlepsze oceny w klasie. Jesteś jedną z asów szkoły. Zależy mi najbardziej na tych studiach. Dasz radę, wierzę w ciebie. Dziękuję, Renej. Już skończyłaś? O Boże, Iris, krew ci leci! Co?
co się dzieje, Iris? Ja... nie wiem. Pewnie kokę wciąga i dawkuje. Klara, co to za zwrot? Araney, zaprowadź Iris do pielęgniarki. Przełożę twój test. Tak. Już lecę. Jestem, chodź, idziemy. Iris! Dzwońcie po karetkę! Iris, halo, słyszysz mnie? Podnieście ją! Iris, nareszcie się obudziłaś. Tak, to... jestem w szpitalu? Krew ci poleciała z nosa, a potem zemdlałaś. Mało co pamiętam. Byłaś zmęczona, a potem nieprzytomna. To co się dziwisz? O, pani Rozo. Witam, dziewczyny. Iris, jak się czujesz? Wszystko w porządku, czuję się lepiej. To dobrze. Rozmawiałam z twoją nauczycielką od geografii. Sprawdziła twój test i... jestem pod ogromnym wrażeniem. Dostałaś 5+. To świetnie. A nie mówiłam ci, że się uda? Następnie w kolejności to sprawdzian z zawodowych. Nie przemęczaj się. Ważne, byś teraz odpoczywała. Mogę załatwić ci nauczanie indywidualne. Masz już 18 lat, więc potrzebuję tylko twojej zgody. Nie ma takiej potrzeby. Radzę sobie. Ale będziesz miała więcej luzu. Lepiej będą ci wchodzić materiały i... Nie potrzebuję specjalnej opieki. Dam sobie radę. No dobrze, ale pamiętaj, że zawsze możesz przyjść do mnie po pomoc. Dziękuję pani. Załatwię ci materiały z dzisiejszej lekcji. Jutro po lekcji wychowawczej zadzwonię do ciebie i przekażę ci wypracowania. Ja mogę pożyczyć jej zeszyty. Napiszę ci usprawiedliwienie na tydzień. Nie trzeba. Czuję się już lepiej, mogę iść jutro do szkoły. Ale... Araney, dam sobie radę. To tylko zasłabnięcie. Już jest okej. No, w porządku. Iris, tylko nie przemęczaj się, proszę. Wiem, że jesteś silna, ale każdy ma jakieś ograniczenia. Proszę się nie martwić. Rozmawiałam z lekarzami. Wypuszczają cię dziś. Mają dać ci receptę. Kolejne leki. Dbaj o siebie. Do widzenia, pani. Do widzenia, dziewczynki. Iris, wychowawczyni idzie ci na rękę. Dlaczego odmawiasz pomocy? Chcę być samodzielna. Muszę się nauczyć radzić sobie z każdym problemem. Masz też mnie. Wiem. Ale nie chcę cię obarczać moimi problemami. Ale od tego są przyjaciółki. Poza tym ty pomagałaś mi wiele razy. To nie działa tylko w jedną stronę. Dziękuję, Araney. Nie ma za co. O, cześć. Już wróciłaś? Tak. Czemu mnie nie odwiedziliście? Albo chociaż po mnie nie przyjechaliście? Dzwoniła twoja wychowawczyni Roza, ale niestety nie mogłam przyjechać. Byłam w pracy. A ojciec? Nachlany jak zawsze. Nie mogłaś wziąć zastępstwa? Nie było nikogo na zastępstwo, ale widzę, że lepiej ci. Tak, to tylko przemęczenie. Gdyby ojciec tyle nie chlał i by się zainteresował... To ty się nie interesujesz. Idę do pokoju się szykować. Gdzie? Dopiero wróciłaś ze szpitala. Do pracy. Ktoś musi zarabiać na życie. A co, że ja niby z ojcem tego nie robimy? Za marne grosze niż ja dostaję. Trzeba było skończyć szkołę. A nie wozić się z tym przydupasem barmanem. Nie masz prawa wtrącać się w moje życie! A ty nie miałaś prawa mnie uderzyć. Iris! Witam, John. Iris! Wybacz za spóźnienie. Byłam w szpitalu. Tu masz zaświadczenie. Spokojnie, wierzę ci. A co się moje dziecko stało? Wiesz, pisałam test, gdy nagle potem poleciała mi krew z nosa i zemdlałam. Lekarze mówią, że to z przemęczenia. To czemu przyszłaś? Mogłaś do mnie zadzwonić i... Przyszłam do pracy. Ale ja potem nie mogę cię przyjąć. Może coś ci się stać. Jest już ze mną dobrze. Dali mi odpowiednie leki i...
Iris. Proszę. John, wiesz, jak bardzo potrzebuję tych pieniędzy. No dobrze, ale wiesz, zawsze mogę ci dać płatny urlop. Nie, to tak nie działa. Poza tym, nie chcę siedzieć w domu. Znowu się zaczyna? Czemu tego nie zgłosisz? O to samo zapytał mnie ksiądz Dante. Nie chcę robić z tego zamieszania. Ludzie wiedzą, kim jestem. Już by zaczęli gadać. Ale o tyle szczęście, że nie wiedzą, kim są moje rodzice. Jeśli potrzebowałabyś jakiegoś mieszkania, mogę ci pomóc. Nie, na razie nie stać mnie, bym sama wynajmowała. Z mamą dokładam się do rachunków, bo ciężko. Zresztą ja płacę więcej, bo ona... Znam historię twojej matki. Ojciec nocami tylko gdzieś wyjeżdża i nie wiadomo skąd bierze pieniądze. Ale póki policja nie przyjechała i nic strasznego się nie dzieje, to na razie nie ma się o co martwić, prawda? Szkoda tylko, że większość tych pieniędzy przepuszcza na alkohol. Porozmawiaj z nim jeszcze raz. Próbowałam, ale jest od tego uzależniony. Poza tym nie mogę zarządzać jego kontem. Zgaduję, że tego też nie zgłosisz. Zgadłeś. Poza tym wolę jego od matki. Czasami z nim porozmawiam, a mam wrażenie, że mnie rozumie i zawsze pomoże. Problem stał się u niego alkohol. No i... mama. On dalej nie wie? Nie. Ale nie chcę go denerwować tą złą wiadomością. A co jeśli popadnie w gorszy nałóg? Ja tam bym nie chciał być oszukiwany. Sama już nie wiem. Jadłeś coś? Jakieś marne resztki w szpitalu. Zamówię nam chińszczyznę. Dzięki, John. Dzień dobry, w czym mogę służyć? 5 czerwonych jabłek, proszę. Oczywiście. O, przepraszam, jestem dzisiaj roztrzepana. Iris Elaine von Lorenz. Znam cię. Pewnie jak większość tutaj. Czy coś jeszcze by pan chciał? Nie, to wszystko. Hej! Czemu krzyczysz? Tam coś było. Nikogo tu nie ma, dziecko. Przysięgłabym. To tylko zły sen. A ty co robisz w domu? Bartek mnie szybko podwiózł. Zapomniałam czegoś do pracy. Ten barman? Tak, barman. Przepraszam za wcześniej. Nie powinnam. Zapomnij o tym. Gdzie tata? Znowu gdzieś zawieruszył. Nie mów mu nic o... Idź już lepiej do pracy. To twoje problemy. Dobranoc. Jak coś, to będę pod telefonem. O ile odbierzesz.